Cześć kochani, witajcie się w kolejnym filmiku. Dzisiaj są zakupy, czyli coś, co lubicie chyba najbardziej i to jest chyba wasz ulubiony filmik, czyli co nowego wpadło mi w zakupach. Mamy tutaj, jak wiecie, kosmetyki MAC, The Body Shop, kilka toreb z ubraniami, także dużo się pojawi nowości. Zacznę może od kosmetyków, które dostałam do przetestowania, ponieważ mam dwie tutaj propozycje. Mogłam sobie wybrać kosmetyki Bingo Spy, też wam o tym pisałam na Facebooku, ażeby miałam możliwość wyboru, no i chyba takie współprace mnie najbardziej interesują pod tym względem, że ewentualnie się na nie zgadzam, bo nie zawsze się zgadzam na współpracę, to, że mogę sobie sama wybrać, mam na tym kontrolę, to są kosmetyki, które ja w sklepie bym sama wybrała, które bym sobie kupiła, a że Bingo Spa gdzieś tam daleko było na mojej liście, już naprawdę myślałam nad tymi kosmetykami, to wybrałam sobie trzy produkty. Nie chciałam zmieniać pielęgnacji twarzy, ponieważ jak wiecie, mam naprawdę totalne zaufanie do marki Clarins czy Vichy na przykład, którą teraz aktualnie używam, także postanowiłam sobie kupić coś do włosów, też mi polecały się odżywki, że mają fajne szampony, no i wybrałam sobie serum szampon arganowy. Powiem wam, że bardzo fajnie myję, nie mam z nim problemu, ładnie też pachnie. To nie jest jakiś, wiecie, ekskluzywny kosmetyk, ale myślę, że bardzo taki neutralny szampon. Na razie też za dużo nie mogę o nim powiedzieć, bo używałam go tylko dwa razy, jak wiecie, niedawno wrzucałam zdjęcie, także ta współpraca jest jakby nowa. Do tego wybrałam sobie arganową kurację do włosów z lnem i jedwabiem, też Bingo Spa. Bardzo mocny zapach, ona strasznie lejąca, także trzeba uważać, praktycznie może ją sobie wylać na dłoń, bo jak tak biorę rękę, to całe mi się po prostu to opakowanie brudzi. Zobaczymy. Mam wrażenie, że mi trochę przesusza włosy, ale to muszę ją potestować tak po prostu totalnie samemu, nie mieszać ją z inną odżywką, bo czasami te odżywki nie współgrają ze sobą. No i kończy mi się mleczko z ziai, to masło kakao, więc wybrałam jedwabne mleczko do ciała, ekstrakt noni, ekstrakt z glonów morskich i ekstrakt z oliwek. Też polecały się te mleczka, że są bardzo fajne, tutaj mamy chyba butle aż 500 ml, także chyba więcej niż jest w ziai. Takie mleczko mi starczy mniej więcej na 2-3 miesiące, także spokojnie będę testować, dam wam znać. Zrobię też osobny filmik o tych może produktach, jakby nie się chciały, żeby ewentualnie to podsumować, tą pielęgnację, bo już niedługo właśnie zacznę to mleczko używać. No i to są te produkty z Bingo Spa. Dajcie znać, czy w ogóle znacie tą markę i czy chcecie coś o niej więcej się dowiedzieć, bo wiem, że naprawdę mają tanie kosmetyki. To mleczko kosztuje chyba na stronie 15 zł, a ten zestaw wydaje mi się, że tak 40, tak mi się wydaje, ale może być tańszy, bo nie patrzyłam tak za bardzo też na ceny, ale tak, myślę, że dużo mają tam ciekawych produktów, wiem, że też jakieś serum kolagenowe też fajne jest podobno. Dalej firma Flosslec wysłała mi produkt do rzęs, to już wam pokazywałam na Facebooku, no i swoje oczywiście obawy też przedstawiłam, ponieważ ja muszę się tutaj wdrożyć, że tak powiem, w analizowanie tych kosmetyków w składy, ponieważ jeżeli ma lek na jaskrę, to na pewno nie będę go testować, to już wam mówię od razu. Także dajcie znać, czy znacie się na składzie, możecie mi w tym pomóc, bo naprawdę mam z tym problem. Produkty na jaskrę pomagają właśnie, to jest taki skutek uboczny, że szybciej nam rosną rzęsy, ale też jednocześnie zostawiają taki ślad tutaj wokół rzęs. Także dla 3-miesięcznego wzrostu rzęs i pięknie wyglądających rzęs przez 2-3 miesiące, no nie jestem w stanie przetestować z czystym sumieniem tego produktu, po prostu nie chcę niszczyć, że tak powiem, tutaj tej obwódki wokół rzęs, a wiem, że też dużym skutkiem ubocznym jest zmiana koloru oka, także no nie, jeżeli tak będzie to wyglądało, to na pewno nie podejmę się tego i nie będę testować tych kosmetyków, ale jeżeli nie ma leku na jaskrę, to jak najbardziej. Dalej zrobiłam takie małe zakupy na stronie Bibo z koleżanką. Była zniżka chyba 40% z jakimś tam rabatem w gazecie, także koleżanka, Facebook, informacja, dobra, zamawiamy. I wybrałam sobie lip lakier, to jest Rock With Me, numer 5 chyba, tak? 5 to jest taki, jak widzicie, taka fuksja. Bardzo ładny kolor, ale to nie jest taki produkt do końca trwały, także ja już mam przetestowane wszystkie szminki z Avonu, także jedną tutaj mam na ustach, chyba Matte Merlot, i powiem wam szczerze, że po prostu no jestem zakochana w tych szminkach, także z czystym sumieniem nie mogę wam polecić tego lakieru, bo jest taki krótkotrwały, ładny daje kolor, także do zdjęć czy do filmików myślę, że mi się sprawdzi, ale jako taka trwała szminka, gdzie idę do pracy, ja lubię mieć właśnie w pracy cały czas szminkę na ustach, to jest
tak, dobrze się z tym czuję. Także lubię właśnie mieć to 4-5 godzin takiej naprawdę takiej długiej trwałości. Także to mi tego nie daje. Electric Blue, taki letni eyeliner sobie wybrałam z Bibo, bo wiem, że one są dobre. Ten jest taki wodnisty, powiem Wam szczerze, także nie wiem, jak on mi się sprawdzi. Zobaczymy, może 2-3 warstwy będą już widoczne na oku, ponieważ ten czarny jest rewelacyjny, ale ten, nie wiem, jeszcze go nie używałam, także zobaczymy. Totalna klapa. Nie wiem, co jest z tym tuszem dziwnego. To jest Vibo Boom Boom Mascara. Wielka szczota, strasznie się osadza ten produkt na rzęsach. Z klejem totalnie te rzęsy wyglądają po prostu tragicznie, jak takie trzy nóżki ważki. Moja koleżanka bardzo narzekała na ten tusz, ale po 3 tygodniach zaczął wyglądać rewelacyjnie na rzęsach i teraz jest po prostu bardzo zadowolona z tego produktu. Także dajcie znać, czy czekać, czy go wyrzucać, bo nie wiem, nie wiem po prostu, co zrobić z tym produktem. Dalej tutaj szybko Golden Rose. Kupiłam, jak wiecie, XX konturówek. Jedną właśnie mam na ustach. To jest chyba Emily 512, tak mi się wydaje. Dam Wam znać oczywiście pod filmikiem, bo tam zawsze Wam linkuję wszystkie informacje, co mam na buzi. Także kupiłam, 16 sztuk. Zapłaciłam za nie chyba 70 zł, zaoszczędziłam ponad 20, chyba 5 zł. No także dobry deal, bo była 20% promocji w Golden Rose, także bardzo się opłacało. Naprawdę świetnej jakości konturówki. Ja mam w Warszawie, nosiłam chyba tą 513, tak mi się wydaje. Tutaj nie pokazuję Wam wszystkich. To jest taka czerwona konturóweczka do temperowania. Wszystkie mam do temperowania. Także one były po 5 zł, słuchajcie, nawet za 5 zł możecie kupić bez promocji, ale ja już się wybrałam i wszystkie po prostu sobie miziałam, sprawdzałam i po prostu dawałam Pani wszystkie naraz. Także bardzo Wam polecam. Ostatni taki produkt pojedynczy to jest Garnier Neo Nio, nie wiem, niewidoczny suchy krem. Bardzo fajny, bardzo też ładnie pachnie i czuję, że długo utrzymuje tutaj ten komfort pod pachą, ale mam wrażenie, że się trochę roluje, także jeszcze zobaczę, potestuję go i dam Wam znać najwyżej na blogu, czy jak w jakiejś notce, także no zobaczymy, mówiłyście, że jest fajny. Dalej The Body Shop, no i tutaj jest jedna rzecz tylko, bo kupiłam sobie żel pod prysznic. W czerwcu będą duże promocje, tak jak Wam już mówiłam, także skuszę się pewnie w czerwcu na więcej tych żeli. Teraz sobie kupiłam ten grejpfrutowy, bo po prostu, o Boże, znowu mam ochotę się napić. Jest tak orzeźwiający, tak Was odsyła gdzieś tam do tych letnich dni. Także bardzo Wam polecam ten zapach, jest świetny, ja w ogóle lubię te produkty z The Body Shopu, także polecam Wam, one są wydajne, takie mam wrażenie, że bardziej skoncentrowane. No i kupiłam go za 12,50. A dalej mamy MAC. No i chyba na to najbardziej czekacie, bo już na Instagramie mnie po prostu spamowało się, co ja tam kupiłam. Także firma MAC. No powiem Wam, że poszalałam. Czy ogólnie no, produkty firmy MAC są drogie, także musicie się nastawić na naprawdę spore wydatki. Ale ja miałam 20% zniżkę wizażysty, także zapłaciłam chyba, już Wam mówię, wydaje mi się, że 200 chyba, 290 zł. Zaraz Wam powiem. Tak, 292, ale miałam 73 zł upustu, także no dużo zaoszczędziłam, praktycznie korektor mnie wyszedł w gratisie. Kupiłam Studio Fix, to jest podkład, NC15, to jest mój kolor. Idealnie żółty, rewelacyjny. Ja go będę testować dla Was, bo ja go używam już make-up, on mi się bardzo fajnie sprawdził. Zapachu nie ma szałowego, ale jak się aplikuje, to tego nie czuć i można się uzależnić, mam wrażenie, od tego zapachu. To jest taki specyficzny zapach. No ale to jest kultowy produkt, na pewno kupię jeszcze Pro Longwear. I coś jeszcze chciałam z Maca. A, róż Peachy King, także dajcie znać, czego używałyście, bo po prostu świetny. No i jak się sprawuje Wam Pro Longwear, bo też mi pisało się, że bardzo jest podobny do Estée Lauder, a o to mi też chodzi. Także Studio Fix SPF 15, także bardzo fajny filtr. No i do tego w komplecie kupiłam MAC Mineralize Skin Finish, to jest puder Light Plus, ja mam kolor, no i teraz cudowne opakowanie ma MAC, widzicie, piękne. O, tutaj mamy lustereczko i mam piękny, taki jakby wypiekany produkt, to wygląda jak wypiek, ale tak ładnie wygląda. Ja na przykład pudruję całą buzię tym pudrem z Rimmela i dopiero później nakładam ten, tak lekko, i ta skóra tak jakby opalizuje, ona pięknie wygląda w ogóle, no rewelacja, naprawdę moja skóra dawno nie wygląda tak ładnie, fajne lusterko, także tutaj się chyba coś maźnęłam, o, fajne lusterko, także zamykane na taki jakby, no, nie wiem jak to się nazywa, magnes, tak, magnes,
No także, no mak, to jest mak. Podkład kosztuje normalnie 126 zł i ten puder też 126, także jeszcze się skusiłam na pompkę, oczywiście do tego podkładu, no bo jakże, przecież nie mogą sprzedać razem, także pompka kosztuje 24 zł, mnie wyszło około 16 zł. No i tutaj jest fajne, bo wyłączny dystrybutor Estée Lauder Polska. Także tak, no na pompeczkę też musicie wydać, no bo jakże i byłoby inaczej, MAC już nie daje, taka droga firma, a nie daje. MAC Mineralize Skin Finish Concealer, bardzo go polecam, zmalowana. W większości ufam jej rekomendacjom, także i w ogóle wyglądał pięknie na jej twarzy, także mówię, dobra, skuszę się. Fajny taki aplikator. Oczywiście to jest taki lekki dosyć korektor, ładnie rozświetla. Nie da Wam takiego matowego, fajnego efektu jak L'Oreal True Match, ale jest równie fajny, kosztował 86 zł w regularnej cenie, także odliczy sobie 20% do każdego produktu, no to Was wyjdzie za te 4 rzeczy 292 zł. Ale tak jak mówiłam, no to jest inwestycja. MAC to jest inwestycja, na pewno się na coś jeszcze kiedyś skuszę, ale na razie nie teraz. Teraz przechodzimy do ubrań. Kupiłam coś chyba w tą bluzeczkę. Ja uwielbiam grochy, u mnie zawsze są grochy, kocham grochy i na pewno w naszym filmiku będę w grochach. To jest taka, pięknie wygląda, słuchajcie, świetnie, to mi się bardzo podoba. Kupiłam taką, taką koszulę, ona kosztowała chyba po przecenie normalnie chyba 70 zł, a w Teranowie, a tak to zapłaciłam za nią 40, bo były te wyprzedane, ona w ogóle była przeceniona, także już nie miałam na nią rabatu, ale no, wygląda świetnie. No, ja nie inwestuję bardzo dużo w ubrania, ale uważam, że zawsze warto kupić coś na promocji, a też mi piszecie, że dużo korzystacie z takich zniżek fajnych, ja akurat udało mi się zdobyć za 40 zł, także coraz więcej w ogóle lubię koszul nosić. No także mi się bardzo podoba ten kolor, no po prostu świetny, do czerwonych ust, jak znalazł. Kolejna koszula jest z Reserved, tym razem skusiłam się na taki fajny, niebieski, od razu taki relaksujący kolor w ogóle, jak tak na niego patrzę. To jest taka koszula z takimi tutaj kieszeniami. I ona kosztowała mnie 70 zł, to jest rozmiar 38, znaczy 70 zł, ale chyba było 25% na Reserved. Także stwierdziłam, że no rewelacja, tak? Nie będę szukać już niczego innego, ona mi tak wpadła na wieszaku w oko. Bardzo się też na Danowi podobała, także fajna taka do spodni z paskiem, jak to mi koleżanki ostatnio mówiły. Bo ja wszystkie te mam spodnie na gumkę, jak się okazało. No i mówię, no do czego ja będę ją nosić? Będę musiała specjalnie szukać, ja nienawidzę po prostu takich spodni z paskiem. Ja jestem wygodna, ja noszę takie luźne, rozkoszowane bluzki. Znalazłam ostatnio takie spodnie właśnie w domu, także idealne będą, one są nowe, bo niedawno właśnie je kupowałam, ale w ogóle o nich zapomniałam. Też chyba Wam ich nie pokazywałam, ale takie fajne jeansy, takie obcisłe, z takim fajnym paskiem też brązowym, także będzie idealnie. No skusiłam się też na taką bluzeczkę, ona kosztowała po przecenie, ona normalnie kosztowała 40 zł, a teraz kupiłam ją za chyba 25, tak, 25 zł. Taka biała, fajna. Taka lekko, ona jest taka lekko przezroczysta, także kupię sobie jeszcze do niej taki top czarny. Taka lekka, wiecie, idę na plażę i no w ogóle wygląda rewelacyjnie, także do konwersów, które mam zamiar, czy już je zamówiłam, konwersy zamówiłam, ale muszą do mnie przyjść, także pokażę Wam w letnich zakupach po prostu. Myślałam, że teraz je ją pokażę, no ale nie przyszły, no ten chyba trochę później zamówił, no i cóż, trudno. Dalej taka bluzeczka. Fajne, naprawdę super, bardzo mi się też podoba, taka w takie, teraz są modne właśnie takie wzory, w ptaszki różne, takie dziwne bajery, ale fajna, ona kosztowała ile? 50 zł. Także bardzo fajna, no mi się bardzo podoba, wygląda super. Co tam jeszcze? A, jeszcze jedna koszula. Na jeszcze jedną koszulę się skusiłam, co to jest? Sinsay, tak, Sinsay, taka różowa, no też fajna, do takich delikatnych makijaży. Bardzo fajnie, też mi się kojarzy z takimi spodniami właśnie z paskiem. Ona kosztowała 40 zł, miałam na nią rabat chyba 20%. 20%? No to... No aż, a nie? Ładna, bardzo ładna. Bardzo fajna koszula, tutaj mamy takie rękawki zakręcane, można je sobie, o tego może pokażę, można je sobie zapiąć tutaj. Fajna, naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Ja w ogóle teraz, no jak widzicie, koszulę kocham i tak na lato fajne są te koszule. No i takie właśnie luźne bluzki, to jest akurat typ mojej bluzki. Ja uwielbiam takie, wiecie, o, takie luźne i lelki, ja najczęściej kupuję, one mi tak latają, w ogóle super. Bardzo mi się tak podoba.
Także to są moje zakupy, a to co kupię w Rossmanie to Wam jak najbardziej pokażę niedługo, myślę, że tak już bardzo nawet niedługo, a później zrobię dla Was letnie zakupy, bo właśnie mam ochotę teraz sobie coś zamówić, jakieś perfumy, no myślę o paru rzeczach, także Wam pokażę w następnych zakupach, jeszcze następnych, no i te przyjdą mi taką warstwę, to Wam pokażę. Także tak, to by były moje zakupy, produkty, które tutaj też dostałam, zakupy w MAC. Także dajcie znać, co sądzicie o tych zakupach. Ja jestem strasznie zadowolona z tych zakupów. Bardzo się cieszę, że będę mogła sobie przetestować na spokojnie wszystkie produkty z MAC-a, które chciałam. Puder jest rewelacyjny. Płótko zresztą też bardzo mi się podobał w szkole, więc sobie go kupiłam. Także fajnie, że właśnie w takich miejscach można przetestować naprawdę dobre jakościowo kosmetyki. Także bardzo Wam polecam od razu po Makeup Academy. No, także czekam na Wasze komentarze. No i też jestem ciekawa, co Wy sobie sprawiłyście na tych wielkich wyprzedażach, także dajcie znać. Także trzymajcie się, dziewczyny, pa pa!